Dobry wieczór Państwu, wszystkim słuchającym, wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tak troszeczkę nostalgicznie, coś mnie wzięło, a życie toczy się dalej. Warto porozmyślać pośród kropel deszczu. Warto porozmyślać wśród poszumu wiatru. Warto porozmyślać o życiu, co ono przyniesie, co będzie dalej. Rosjanie zwykli używać takiego przysłowia: pożyją, uvidim. Czesi to senne wratio, a Polacy mądry Polak po szkodzie. Także moi drodzy, czas albo jest wieczny, albo upływa, albo stoi w miejscu, albo go naprawdę nie ma. Jest tylko wymysłem nas, ludzi. Bo zobaczcie, od wieków słońce wschodzi i zachodzi, tudzież księżyc. Naukowcy nie do końca rozwiązali wszystkie zagadki Ziemi. Archeolodzy nie wszystko odkryli jeszcze. Ziemia skrywa swoje tajemnice. Ja muszę powiedzieć, że swoje życie przeżyłem, jak umiałem najlepiej. Były błędy, były wzloty i upadki, a życie toczy się dalej. Nieważne, co jest za mną, to, co przede mną, jest istotą mojego życia. Już ta krótka refleksja przy tak wspaniałej w tle płynącej muzy pozytywnie nastraja wnętrza. Przynajmniej moje, nie wiem jak wasze. Przyroda jest piękna. Flora i fauna niesie tyle przyjemności. Wystarczy tylko na chwilę zatrzymać się, spojrzeć w zupełnie innym kierunku. Po to, by zaczerpnąć spokoju myśli, spokoju serca. Ludzie są zabiegani. Wiadomo, praca, wychowywanie dzieci, zakładanie rodziny. Tego jest tak dużo, że nie sposób wyliczyć. Życie toczy się dalej. No, to natrafiłem na piękną muzę i wzięło mnie na żywo, żeby zrobić z tego takie opowiadanie.
Wszystko jest, jak to się mówi, pantarei. Mówi się? A może nie? Kto to wie? Miałem zrobić film po raz kolejny o tych panach ośmiu zza oceanu z siedzibą kwatery głównej w Warwick. A wyszło zupełnie co innego. Tak na żywo, od serca. Będąc sam, mam dużo czasu na rozmyślania, oczywiście. Obowiązki, które mam, muszę wypełnić. Przychodzi jednak wieczór. Chwila wytchnienia, chwila nostalgii. Przemyśleń. No bo cóż człowiekowi potrzeba do szczęścia? Na pewno druga dopasowana połówka. Taka, która będzie na dobre i na złe. I nie będzie ona w pozycji postawy roszczeniowej, lecz będzie dawać bezinteresownie siebie. A to zgoła wróci w dwójnasób. Bo bezinteresowność jest czymś, z czym tak naprawdę ogół ludzi nie ma zielonego pojęcia. Serdecznie pozdrawiam za Pomorze Zachodnie. Pozdrawiam z całego serca, ponieważ otrzymałem od pewnej osoby, wspaniałej kobiety, coś, czego nie otrzymałem przez dziesiątki lat. Otrzymałem dar serca. I ja powiedziałem, że o tym wspomnę na live'ie lub w swoim filmie. Oczywiście live'a nie ma, z uwagi na to, że możliwość istnieje taka, że będzie znowu przerywany, a film, który teraz nagrywam, nie ma przerw. I nie ma takiej opcji, żeby on został przerwany. Chyba że się komputer by wyłączył. Dlatego z całego serca, Alicjo w Krainie Czarów lub Po drugiej stronie lustra. Oczywiście ja w czary nie wierzę, bo to jest tylko kwestia nazwy. To się tak mówi poetycko, Alicja w Krainie Czarów. Lecz są takie Alicje, szczególnie jedna. Gdzieś z Pomorza Zachodniego, jeśli będzie oglądać ten film, to będzie wiedzieć, że on jest w szczególności też przeznaczony dla niej, dla jej serca i od serca mojego. Bo otrzymałem coś, co przywróciło mi pokój wewnętrzny, że są osoby, kobiety bądź mężczyźni, przyjaciele. Wszystko w drukowanych literach, lecz ich jest niewiele. I dlatego
bardzo się cieszę, że mam takich przyjaciół. Wolę mieć kilku niż setkę. Ponieważ tych kilku jest o wiele cenniejszych niż pozostała część z tej setki. Dlatego z całego serca chcę wyrazić moją wdzięczność i życzę Tobie wszystkiego, co najlepsze. Wszelkich błogosławieństw i spełnienia marzeń Tobie, Alicjo, Alicjo i jeszcze raz Alicjo. Oczywiście jesteś, można powiedzieć, taką wisienką na torcie moich przyjaciół. Naprawdę ich mam niewiele, ale dzisiaj również muszę powiedzieć, dzisiaj właśnie otrzymałem telefon, pamięć wspaniałego człowieka, przyjaciela z drugiego krańca Polski. Mogę powiedzieć, no, rzut kamieniem od granicy ukraińskiej, jeśli się nie mylę. Ale to nie jest istotne, spod jakiej granicy. Najważniejsze, że ten człowiek istnieje i zadzwonił do mnie, zapytał się o moje zdrowie, jak mi idzie, jak mi leci. Ten człowiek jest byłym eksem, znaczy jest eksem, jest świadkiem eksem, byłym świadkiem Jehowy. I powiem, że naprawdę niewielu jest takich, którzy wyszli z organizacji i już tam mentalnie nie siedzą. I zapytał mnie, jak mi leci, jak zdrowie w ogóle. Interesuje go moja osoba, to jak mi się powodzi. Wiecie, jakie to jest piękne, że żaden z moich przyjaciół, z tych niewielu przyjaciół, nie dyskryminuje mnie, mimo że czasem mogę mieć odrębne zdanie, że mogę się z nimi nie zgadzać w pewnych poglądach, że nigdy nie zostałem przez nich zdyskredytowany, nikt o mnie z nich nie zrobił filmu, który by mnie szkalował, który by mnie odsądzał od czci i wiary. Absolutnie, żaden z moich przyjaciół, a wśród nich są kobiety i dzieci, mężczyźni, tak, mówię dzieci, bo chodzi o przyjaźń, tą prawdziwą. Przyjaźń, której się nie kupi za żadne pieniądze, za żadne skarby, za żadne środki materialne. Tego się nie kupi, ponieważ życie toczy się dalej. Jeżeli ktoś ofiaruje mi serce, to je otrzyma w dwójnasób. I dlatego dziękuję moim serdecznym, wspaniałym przyjaciołom, wspaniałym ludziom, którzy o mnie myślą, troszczą się o mnie i żywią wobec mnie godność swoją i szacunek. Również i ja tą samą drogą odwzajemniam to uczucie wobec nich. Jeśli tylko zajdzie potrzeba i zostanę poinformowany, moje serce będzie do nich lecieć na skrzydłach, żeby im pomóc. W każdej chwili, o każdej porze. Bo to jest piękne i niepowtarzalne. Dzisiaj rzadko, wręcz takie osoby są białym krukiem, oczywiście ujmując to, jeśli chodzi o książki,
bo są książki białe, kruki. I też są tacy ludzie, nietuzinkowi, niepowtarzalni i nie do powtórzenia. Dlatego dziękuję z całego serca wszystkim tym, którzy o mnie myślą pozytywnie, w sposób nie budzący najmniejszej wątpliwości, że z ich strony jest to uczciwe, rzetelne i prawdziwe. Dlatego pozdrawiam również Słupsk, okolice Słupska, Śląsk, Górny, Dolny. Pozdrawiam Italię, Bella Italia. Pozdrawiam Niemcy, czyli Deutschland. Pozdrawiam Szwecję, Stany Zjednoczone, stan Arizona, bo tam też mieszka moja wspaniała przyjaciółka, która przysyła mi o przepiękne zdjęcia, pejzaże, krajobrazy, kaktusy. No mówię wam, coś niesamowitego. To jest naprawdę to jest nie słowa, to tutaj lepiej niech przemówi muza, która płynie w tle. Ludzie są naprawdę wspaniali, choć jest ich niewielu. I co ciekawe, nie wszyscy moi przyjaciele, o ile wiem, nie należą do żadnych społeczności wyznaniowych. Raczej wierzą w Stwórcę, tak jak ja, i wierzą w Chrystusa Jezusa, tak jak ja. Lecz nie chcą być znowu wpychani w ramy określonych zachowań, sztuczności wnętrza, żeby musieli podzielać pogląd danej społeczności. Bo wiecie, co wam powiem? Że jeżeli dana społeczność wywiera presję na czyjeś sumienie i stan serca, to już jest coś nie halo. Nie halo! Ponieważ człowiek jest jednostką wolną, przynajmniej powinien chcieć być wolną jednostką. Bez ingerencji innych ludzi i wpływu doktryn, dogmatów. Człowiek powinien sam dochodzić do pewnych wniosków. Sam. Oczywiście można naświetlić, można pewne rzeczy wyjaśnić, pewne kwestie, czy powiedzieć o pewnych poglądach, ale człowiek, przynajmniej w moim wypadku, w moim imieniu, ja muszę sam dochodzić do wszystkiego. Sam. Nie, żeby ktoś, jakiś inny człowiek, czy inna grupa społeczna, tudzież wyznaniowa, czy religijna w cudzysłowie, wywierała na mnie presję, że ja mam myśleć tak, jak myśli ogół. No bo jak tak nie będziesz myślał, nie zostaniesz zbawiony. Nic z tych rzeczy. Wiecie, kiedy przypatrywałem się ślimakom, tak się zastanawiałem. Jedne mają domek na sobie, czyli mają właśnie taką spiralę na domek, a drudzy są bez domku, czyli mogę powiedzieć, że ślimaki bezdomne. Jedne mają domek, a drugie są bezdomne. Ale czy tak naprawdę są bezdomne? Przecież ziemia jest ich domem. Jeśli Stwórca je takie utworzył, no to wszystko w porządku.
bo mają ziemię za dom. I zawsze mogą się schować pod kamieniem, pod listkiem, pod grzybkiem, gdziekolwiek znajdą schronienie. A życie toczy się dalej. Z całego serca jeszcze raz dziękuję Tobie, Alicjo, po drugiej stronie lustra, za Twoje serce. Dar serca. Ponieważ musiałem publicznie to wyrazić. I nie tylko, że musiałem, chcę to publicznie wyrazić. Chodzi o moją wdzięczność. Bo zazwyczaj przyjęło się ogólnie, że coś za coś. A ty uczyniłaś coś zupełnie bezinteresownie. Bezinteresownie, bez jakiejkolwiek pozycji roszczeniowej. I nawet tak sobie pomyślałem, że gdybym nie wyraził, nawet jednego słowa nie powiedziałbym ci dziękuję, to nie zrobiłabyś z tego olbrzymiego w ogóle jakiegokolwiek problemu. Bo byś pomyślała, a człowiek zapomniał, zalatany, zarobiony, ale w sercu to o tym wie, co dla niego uczyniłam. Możliwe, że tak byś pomyślała, możliwe, że nie. Wyrażam tylko to, co czuję i to, co myślę. Ale jedno jest pewne, że są ludzie o ogromnym sercu, potencjale. I mówi się ogólnie, że karma wraca. Zła lub dobra. I to jest fakt. Czynienie dobra wobec bliźnich jest rzeczą niesamowitą, która powoduje rozwój wewnętrzny. Krzywdzenie innych, świadome lub półświadome lub nieświadome, zupełnie destabilizuje umysł i serce. Destabilizuje. I tak się zastanawiałem właśnie, że organizacja Świadków Jehowy, oczywiście w cudzysłowie, destabilizuje między innymi. Któryż z głosicieli przeczytał jakąś książkę? Który? Jakąkolwiek. Może ktoś tam przeczytał w ukryciu, ale gdyby powiedział oficjalnie, że przeczytał na przykład Wojnę i Pokój Tolstoja lub Martwe dusze Gogola lub Żeromskiego Przedwiośnie, chociaż jest to lektura szkolna, prawda? Z tego, co mi wiadomo. Lub jakąkolwiek inną książkę, beletrystykę lub jakąś o przygodach, na przykład Karola Maja, Winnetou, etc., etc. Ciekawe, jakby został osądzony, jakby go ktoś inny, jakby go inni postrzegali. Przecież człowiek powinien się rozwijać. Powinien coś przeczytać. Wiecie co, swego czasu, jeszcze jak były czasy komunistyczne, ale już następowała odwilż w radio. Był taki reportaż o Polakach. Ilu Polaków przeczytało choć jedną książkę w swoim życiu? I wiecie, jaka padła odpowiedź? Ponad 50% nie przeczytało ani jednej książki. Nawet noweli Bolesława Prusa, Antek lub Jaśko Muzykant. Ciekawe, prawda? Ciekawe spostrzeżenie.
A zobaczcie, ilu jest ekspertów w internecie, ilu jest ludzi, którzy mówią o swojej wiedzy, o tym, no w ogóle, ilu jest doradców. Jeśli chodzi o denominacje, o jakieś inne kwestie, tworzą kanały, tworzą filmy, oczywiście ich prawo. Lecz jak to się przekłada na pomoc innym ludziom, innym bliźnim? Wielu jest w rozpaczy. Wielu brakuje sensu życia, sensu istnienia. Dochodzą do pewnego etapu, zatrzymują się nad przepaścią i tylko przed nimi co jest? Horyzont i nicość. I nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem. Odwracają się i co widzą? Betonowy mur. Mur czego? Mur niegodziwości, niezrozumienia, braku akceptacji. A dlaczego? Ponieważ za tym murem są ludzie w postawie roszczeniowej. Ciągle im źle. Ta osoba, która doszła, ten człowiek, który doszedł na skraj urwiska, skraj przepaści, przed sobą ma horyzont i zachód słońca. Doszedł ze łzami w oczach. Tak. Z bólem w sercu, że nie otrzymał znikąd pomocy. I tacy ludzie są. A życie toczy się dalej. Więc warto porozmyślać o własnym zachowaniu. Bo wiecie, co też zauważyłem, że są osoby, które skupiają się na życiu innych. Są tak zwani narcyze, egoiści. No i im terminy pokrewne, zachowania ludzi, terminy pokrewne. Trudno naprawdę żyć w takich społeczeństwach, wśród takich ludzi, gdzie nie możesz wyrazić swoich uczuć, swoich myśli. Nawet nie możesz podskoczyć z radości, bo od razu zostaniesz sklasyfikowany jako idiota, jako głupi. Jako ktoś, kto ma nie po kolei w głowie. A ty chcesz po prostu wyrazić w ten sposób swoją radość. I jestem przekonany, że Stwórca, widząc człowieka, który podskakuje z radości, na pewno go nie traktuje jako, że ma nie po kolei w głowie. Tylko myślę, że razem z tym człowiekiem podskakuje i cieszy się, że ten człowiek się cieszy. Ja to tak postrzegam, tak to rozumiem. Ludzie naprawdę nie potrafią żyć ze sobą w zgodzie i w pokoju. Nie tylko, że nie potrafią, ale też i nie chcą. Najlepiej, jak ingeruje się w cudze życie, a nie pilnuje się własnego. I zazwyczaj na tym tle powstają różnego rodzaju konflikty, nawet i zbrojne. Jeżeli jedno państwo chce ingerować w drugie państwo, jak ono ma żyć? Czy tam ma być demokracja? Tak to się dzieje, tak to się ma. Oczywiście ja się mogę mylić. Inni mogą mieć rację, a ja wcale mogę nie mieć racji. Lecz nie będę kruszył włóczni. Nie będę. Bo po co? Po co mam marnować
swoją energię na to, żeby kruszyć włócznie z drugim człowiekiem. Niech ma rację, ja mogę nie mieć racji. Ja w jego oczach mogę być głupi, idiota w ogóle. Ten ktoś może nie liczyć się z moimi uczuciami, w ogóle może mnie mieć zero, nul. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jestem zerem. Pamiętam to do dzisiaj. Tak, utkwiło to głęboko we mnie. Jesteś nikim, jesteś zerem. Tak, ja dzieło Stwórcy. Dzieło Stwórcy, bo mam życie od Stwórcy, ciało, które mi dał od Stwórcy. I dla drugiego człowieka jestem nikim, jestem zerem. A dlaczego? Bo może się uważać, że jest ode mnie lepszy. I zazwyczaj tak jest. Pan Jezus kiedyś powiedział, że ludzie mniemają w swoich własnych oczach, że są lepsi, że są dobrzy. Mniemają. I dlatego innych traktują z góry, z pozycji roszczeniowej, z pozycji wyższej, bo tak, są zasobni w materialne środki, mają kupę szmalu, kupę kasy, mają jakąś tam władzę i mogą dyktować innym warunki. Przeważnie tak się dzieje u pracodawców. Pracodawca chce, daje pracę, ale jeśli pracownik dostrzega jakąś patologię w zakładzie czy w firmie i o tym mówi i zgłasza, to jest postrzegany jako persona non grata. Trzeba takiego człowieka zwolnić. Tak. Ja to przechodziłem we własnym życiu. Mam to z własnego doświadczenia. Chcesz żyć uczciwie? Nie możesz żyć uczciwie. Nie chcesz kłamać? Czasami jesteś presja na ciebie wywierana, jesteś zmuszony kłamać. Bo strach. Tak się zachował Piotr. Skłamał kilkakrotnie. Ja nie znam tego człowieka. Nie znam, nawet nie wiem, kto to jest. Chrystus? Nie wiem, kto to jest. No tak, to było. Historia. Ale zobaczcie, jak się później zachował Piotr. On ryczał, płakał. Wszystko z jego wnętrza wychodziło, wszystko z jego wnętrza, bo wiedział, co zrobił. Na tym polega faktyczne jestestwo człowieka. Faktyczne. A Judasz zreflektował się, bo wiedział, że wydał niewinnego człowieka, ale nie poszedł dalej. Tylko odebrał sobie życie. Czasami tak jest. U ludzi, którym brak odwagi do końca, brak odwagi do końca. Możliwe, że Jezus darowałby mu jego ojciec, czyli Stwórca. Ale Judasz tego nie zrobił. Bo wiecie, 30 srebrników, ja to nazywam 30 dolarów. Mówiąc tak po mojemu, 30 dolarów i zdradził Jezusa. Tak, moi kochani słuchacze, subskrybenci. Dzisiaj nie ma miejsca na uczciwość, na rzetelny przekaz informacji. Przeważnie operacja fałszywej flagi, tak zwane fake newsy, czyli fałszywe wiadomości. Tylko dlatego, żeby ogół społeczeństwa nie dowiedział się, jak jest naprawdę. O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Gdzież mi tam wzloty? Jakoweś wyżyn zaszczyty. Lubo stać mi pomnikiem. Zawżdy azalii tam, gdzie ptaki.
lepiej ukrytym być ptasznikiem. Dziękuję. Fraszka. Autorstwa Las Bukowy. Powstała parę lat temu. A czy ma ona odzwierciedlenie na dzisiejszy dzień, jutrzejszy? Ocencie sami. Ptasznik w tym sensie jest pozycją pozytywną. Pozytywną, bo chodzi o obserwowanie. I pamiętam ze swego dzieciństwa taki program Jan Sumiński, świetny leśniczy, świetny człowiek, opowiadał o ptakach, obserwował. I zawsze przed dobranocką, znaczy się, był taki program Zwierzyniec i opowiadał. Świetnie on to robił, naprawdę miał dar opowiadania o ptakach, o sowach, w ogóle o zwierzętach. Ja to ująłem właśnie w kwestii fraszki jako ptasznik, obserwator. Obserwator ptaków, a i zwierząt innych też. A życie toczy się dalej, gdziekolwiek jest. Życzę wam wszystkiego dobrego, moi kochani. Alicjo, po drugiej stronie lustra, przyjaciele za oceanami, morzami, za lasami. Niech wam się darzy. Niech w waszych sercach pokój płynie. A i w sumieniach niech zagości szczęście. Że wasze sumienia nie będą was oskarżać. Bo zobaczcie, ludzie stali się sędziami, prokuratorami, obrońcami. Wiecie, ile ludzi straciłoby pracę? Tudzież wcześniej wymienieni, jeśli każdy z ludzi, każdy z nas zaprzągłby do pracy swoje sumienie? Sędziowie nie mieliby co robić. Prokuratorzy, obrońcy straciliby dochód utrzymania. Gdyby tylko każdy z ludzi zaprzągł sumienie do uczciwej pracy. Lecz ja nie jestem sędzią nikogo z ludzi. Ani swoim nie jestem. Ani z siebie nie bronię. Bo i ja popełniam błędy. Ale mam sumienie. I ono jest moim strażnikiem. Moim Lasa Bukowego. Ja nie chcę być niczyim strażnikiem. Nie wpływam na żadnego człowieka innego, na jego decyzje, na jego losy. Wedle przysłowia, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Wszystkiego dobrego wam życzę, moi kochani, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten film, znaczy się, no to wydarzenie, które teraz czynię dla was, niech będzie taką pogodną aurą, takim pozytywem w całości waszego życia. Nikt z was nie jest pozbawiony żadnych szans, żeby jego sumienie pracowało w normalnych warunkach. Tak jak się rozwija roślinka.
zasadzona przez człowieka, który chce ją wyhodować na piękną roślinę, żeby dawała radość innym, kiedy ją zobaczą, kiedy powąchają, i radość dla serca, oczy, bo wiecie, że wiecie, że serce też ma oczy? Bo mówi się sumienie, oczy w głowie, ale serce też ma oczy. Ma. I to jeszcze jakie? Bo jeżeli strach ma wielkie oczy, to i czy serce nie powinno mieć oczu? Ma. I to są oczy miłości. Moi kochani, moi drodzy subskrybenci, schyłek dnia. W tle płynie muza. Tak, nostalgia czasami jest potrzebna, żeby się zastanowić, zatrzymać nad własnym życiem i zrobić swoisty jego rachunek. Nie cudzy rachunek! Bo wiecie, kiedy jest cudzy rachunek? Kiedy ludzie żyją na cudzy koszt. To jest cudzy rachunek. Robią zawsze swój rachunek, swój własny, własnego życia. Dlatego jestem przez niektóre osoby źle postrzegany. Obmawiany. Robią o mnie mnóstwo fałszywych informacji, fałszywych fake newsów. Bo ci, którzy byli tutaj, byli u mnie, mogli mnie poznać. I ci, którzy jeszcze przyjadą, zobaczą coś, czego inni nie dostrzegą, albo nie będą nawet wiedzieć o mnie na mój temat. Jakim jestem autentycznym człowiekiem? Czy jestem autentyczny, czy nie? To każdy może będzie mógł ocenić sam. Mój dom jest otwarty, tak jak otwarte jest moje serce, otwarte sumienie. I wszystkim życzę jak najlepiej. Nawet i swoim nieprzyjaciołom. Bo tak uczy mnie Pan Jezus i nauczył mnie tego. Nie człowiek ziemski, tylko ten, który przyszedł z góry. I taka jest prawda. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Abyście wszyscy naprawdę w zdrowiu byli. I niech wasze marzenia się spełnią. Niech życzenia waszego serca i sumienia zawsze będą pogodne i pełne radości. Mój dom moich przyjaciół zawsze ugości. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Niech się wam darzy. Wszystko, co najlepsze. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hejka.